Hola compañeros, będą Bramateo i zapraszam do kolejnego 36. już odcinka z serii World of Battlecry 3 kampania HD na patchu balansującym w trybie z żelaza. Ostatnio udało nam się w końcu ogarnąć ich barbarzyńców, czy i z tego powodu możemy między innymi przewodzić barbarzyńcami. Udało nam się również zdobyć pierwszy element zestawu Tiatisa. To jest ta korona. Muszę się przyjrzeć reszcie przedmiotów. Miałem się zastanowić, czy nie chodzić w tej koronie zamiast w tym hełmie, co mam aktualnie, ale jednak te 10 kombata i pancerze, które mam w tym hełmie aktualnym, mimo iż to kompletnie jest bezużyteczne do trybu, powiedzmy nie trybu, tylko jakby mojego sposobu rozgrywki, to jest ten hełm useless, jako że bohaterem jednak się tylko kitram po rogach, a staram się jednak grać rasą, a nie bohaterem. Także to by się mogło przydać, żebym mógł sobie więcej zombiaków przywoływać na przykład czy coś. Niemniej jednak jest to tryb z żelaza, no wolę mieć trochę jednak tej defensywy. Ataki combat i armor jest po prostu do tego świetny. Jeżeli chodzi o resztę tych przedmiotów, no to one nie są jakoś mega defensywne, więc pewnie będę zmieniał jednak prędzej czy później. O, na to, z tym bym został, tego niekoniecznie potrzebuję, chociaż obrażenia z zimna fajne i ten spellcast chance nie byłby tak niski. I właśnie ta szansa na rzucenie zaklęć mnie trochę zachęca, żeby jednak się przerzucić na to. No to z tego chyba jednak bym zrezygnował, bo za bardzo mi zmniejsza szansę rzucenia zaklęć. Ale kurczę, no się zastanawiam, czy się już nie przerzucać tak naprawdę pomału. Czyli z tego bym jednak zrezygnował. Wiecie co, trzeba podjąć decyzję jednak. Z tego bym nie rezygnował. Z tego bym wolał zrezygnować, wiecie, z tego Ice Stormu. To jednak Combat Movement Speed Life Regen to jest coś, co się na pewno przyda. Pancerz, szansa na rzucenie zaklęć. A to musiałbym z tego zrezygnować, ja też nie chcę w sumie. To albo to, albo to. No wolę pancerz. Dobra. Zrobimy tak, wezmę sobie ten lodowy mieczor. Wezmę to. Z tego rezygnować nie chcę, to jest bardzo przyjemne. Wydaje mi się, że przydatne. Chociaż tych odporności mamy dużo już, niby. Nie wiem, czy w sumie te dodatkowe 6 jakoś bardzo mi potrzebne. Tak naprawdę. Ale na pewno chcę podjąć takie konkretne decyzje, się pozbyć już tych przedmiotów, których na pewno nie będę chciał, żeby mi nie chodziły tutaj po głowie. Z tego będę chciał korzystać, zamiast z tego, w momencie, gdy uda mi się już dojść do wystarczająco dużych, powiedzmy, procent na szansę na rzucenie zaklęć, bo idziemy znowu w inteligencję, przypominam. Mamy 21 punktów, chciałbym do 30 punktu dojść, jakby się udało. Nie wiem, czy się uda, ale zobaczymy. Przetestuję też w sumie bez tego, będę grał. Ale nie będę tego na razie wywalał. Te trzy przedmioty do wywalenia. Zrobimy to od razu, żeby mi tutaj nie, powiedzmy, nie chodziły po głowie te przedmioty dalej. Także. No ten Frozen Orb nie przekonuje mnie jednak. To. No ten zestaw, nie? Będzie dawał 100 do odporności na magię. No ale no nie obchodzimy to. Wywalamy. I to też wywalamy. Fajnie było z tymi przedmiotami, no ale dobra. Jest znowu zasadzka roju. No to co, zrobimy sobie ją od razu. Nie mamy wyboru w zasadzie. Dodatkowe punkty w razie czego wezmę. Bierzemy smokeła, bierzemy... Może być ten. Mogą być slayerzy, mogą być lisze. Jeszcze jeden lisz. I dobra, i zobaczmy, co tu się zadzieje. Idziemy tu w lewo. Czym jest bohater? Czy on jest jakimś przerażającym zabójcą? Gdzie on jest w ogóle? Czemu ja go nie widzę? Gdzie jego bohater? Chwila, a tu jesteś. The Filler. Ignorowanie pancerza, nekromancja, manslayer to jest przeciwko ludziom, obrażenia, no to okej, okay, to nie jest groźne. Szanse rzucenia zaklęć, jak wyglądają? 98% aktualnie. Nie ma źle. Jeszcze jeden punkt nekromancji i spoko. Później jak będziemy tych punktów nekromancji mieć jeszcze więcej, to się będziemy bawić.
Bij tego bohatera. Dobra, już zabity. Ty idź od razu w tych. Grab może uciekać. No nie no, Husk pokonał mojego graba. No co za brednia, no grabieżca zabity przez jakiś Critical Cliff Huska zasranego, no Husk mi go zabił, no o, kurde, łuska zabiła graba. Ja pierdziel. No cóż, trudno, nie zależało mi na tym grabieżcy jakoś bardzo. Gorzej jakby to miał być Liszaj ze świty. To mi się troszeczkę bardziej zasmucił. Tego grabieżcę wziąłem tak naprawdę z myślą o dziesiątkowaniu potencjalnych właśnie tych Scorpio Priestów, ale ostatecznie bohaterem się tam rzuciłem. Także mniejsza o to. To jest replayable, to już graliśmy raz, to mi wystarczy. Tutaj, a tutaj mogłem posprzedawać, no ale dobra, tam chyba byłyby lepsze ceny, także okej. No i lecimy tutaj zrobić pierwszą replayable mapę Defend Guardia, nie pamiętam tej mapy. Ale zagramy sobie, słuchajcie, Minotaurami, no będzie easy, jest to replayable, no to najlepiej wymarnować, powiedzmy, to ułatwienie właśnie na mapie replayable. Generowana, oczywiście losowa, no. No tak. Czyli potyczka znowu będzie, tak? Po prostu. Będzie to typowy skirmisz. Skirmisze w kampanii. No tak zrobili twórcy. Spróbujemy sobie dzisiaj zdobyć drugi przedmiot z tego zestawu Tiatisa. Co prawda już koronę sprzedałem, tak już można raczej zapomnieć o pełnym zestawie, no ale nieważne. On nie jest jakiś super. Pamiętam, jak grałem pierwszy raz w tę kampanię, w tę grę, wziąłem sobie rycerza wojownika, ale nie dlatego, że chciałem, tylko po prostu jakoś przeklikałem tworzenie bohatera i miałem domyślnie po prostu rycerza wojownika. Tak jest. No i jakoś tak wyszło, że sobie tym wojownikiem, rycerzem grałem i przeszedłem całą kampanię. Nie, poczekajcie, ja nie potrzebuję ogników, jak gram tymi minotaurami. Przydadzą się ci panowie tak naprawdę bardziej. Dobra, i co my tu mamy? Tam jest kamień dopiero. To weź ty tę krychę. Tutaj główny budynek za trzema wieżami. Tutaj niech będzie sobie drugi główny budynek. Ty tu, ty tam gdzieś się przejdź. O, kolejny metal, super. No, pierwszopoziomowe się tylko udało. No, będzie gorzej z przywoływaniem zombiaków teraz też przez to, przez zmianę przymiotów. O, dobra, weź to, weź to. Weź złoto. Też złoto. Weź ten drugi metal. Jak skończysz, to idź jeszcze niżej. To jak skończysz, to przejdź się tędy. Tu jeszcze jeden. Złota nie potrzebuję więcej. Tutaj ten kamień bym chciał. Tutaj was. W sumie tego buffa. Tutaj te dwa. I też tutaj. 8 zombiaczków tam. Ty do metalu. Ogarnij mi to. Ty to. Przejmuj. Zapis. W razie czego na Cowardly. I znowu zapis, żeby później nie zapomnieć. Odtegesować, buduj i też to możesz w sumie od razu zbudować. Ciebie będę chciał. Paladyn, paladyn mroczny elf, co to może być? 64 kombata na dzień, okej. Okay. Dzień dobry. 64 kombata. Death Slayer. Mają Death Slayera. Domyślnie paladyni mają Deathslayera. Nawet nie muszą punktów mieć, a już od razu z tym zaczynają. Czyli to jest dodatkowe 10 punktów obrażeń, czyli możemy patrzeć na to 63 obrażeń, a nie 53 obrażeń.
tak naprawdę. Ferocity plus 9, czyli plus 27 do kombata od tego, 3 do leczenia. Assassin 17, weźcie, wyjdźcie stąd. Nie. Nie. Weź ty to ogarnij. Od razu. Się wróć pod bazę. I to. Tutaj od razu buffy. Tutaj się to może... Przecież w sumie nie mam mgły wojny, to wywalone. Demona zrobił. Dobra, demona... O, 22 kombata. Nie, chodź, zabijmy. Chodź, zabijemy cię. Mamy obrażenia od zimna. To będzie idealne na demona. Dobra. Uciekaj, uciekaj. Uciekaj, uciekaj. Wejdź sobie do wieży. Koniecznie ze dwie zagrody. Koniecznie kolejne ze dwie zagrody. I więcej aren. Noż cholero. Pyk. Pyk. Dobra, musimy odzyskać te surowce, co tu straciliśmy. W sensie wypełnienie ich. Mamy jeszcze tam kamień na szczęście. Tyle dobrego. Dobra. Moon się schował, jest ok. Ja bym sobie wypił manę, bym sobie przyzwał trochę tych szkieletów na skaucie. Jeden niech się tam przebiegnie, gdzie? Od razu niech tam się biegnie. Chodź tu zabij. Metal. Dobra, tu się zgadza. Te trzy. Tutaj możemy pod dwójkę sobie główny budynek zaznaczyć. Więcej minosków. Ta gwiazda Sarteka też potrzebna. Zabić krowę. Zabić tego, w sumie właśnie skamienić trzeba. Trzeba skamienić. Surki sobie wziąć. Dobra. To wypełniajcie. Tutaj poproszę więcej aren. Więcej metalu. Dobra. Czy to jest jeden V1? Czy ja tutaj nie? Nie, no jest leśny elf. Leśny elf i mroczny elf. I tyle? Na dwóch walczy, tylko że jest FFA. Prawdopodobnie będą jednak boty chciały się na mnie fokusować w pierwszej kolejności. Trzeba mieć to na uwadze. Dobra, możemy budować już to. I to. To może nie. Niech będzie tu. Więcej tego. Metalu dalej nie ma. Się wypełnia. Jakaś trzecia kopalnia metalu by się przydała. Miałem tutaj niby, ale to trochę daleko. Tego mrocznego elfa bym chciał najpierw rozwalić, wiecie? Leśnego się jakoś mniej boję. Ty sobie tu zostań. Podeślimy ten oddział. No. Tam weźmy bazyliszki. Niech mi dadzą kamienia. Niech się w sumie tam zbierają jakieś. Gnole możemy już robić. No to róbmy. Toporników też. I więcej gnoli. Mamy krysi sporo. Jak dojdziemy do T4, to będziemy mogli te krysie wypalać też ładnie, wydawać. Idziemy dalej. Przydałoby się ją zabić jakoś, nie? Ale
Ale groźna jest strasznie. Można by spróbować pod wieżę ją jakoś tutaj przyciągnąć. Chodźcie tu. Może się uda. W co wątpię. Piwo się robi. Nie mogę jeszcze berka. Chodź tu. Chodź, 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 chodź. No nie, no nie przyciągnę jej. Straciłem tutaj złoto i krychę. Chciałbym odzyskać. Może questa później się weźmie. Dobra, wy tu niszczcie. Idźcie tam. Wami trochę w tył. Idźcie tam, z wyjątkiem ciebie, kolego. Możemy, jeszcze nie możemy, ale będziemy zaraz mogli. Potrzebuję więcej metalu, czyli musimy zredukować trochę produkcję tych, zwiększyć na przykład tych, żeby to w końcu kliknąć. Spróbujmy z tym questem, zobaczmy. O, demon znowu wyczarowany. No, idę go zabić. Zróbmy sobie noc. Dobra, i teraz mój kombat jest taki, że ten demon nie powinien mieć szans na jakiś śmiertelny cios. Ja za to na critical jak najbardziej. Dobra, idźcie. Jakim skrótem się piło piwo? Shift K. Okej, może być. Ośmiu muszę zabić i będzie questior rozrobiony, rozumiem. Dobra. To w takim układzie bierzemy taką lekką obstawę na bohaterze, idziemy w lewo. Idziemy tam przejmować. Z leśnym elfem się pobawię tak dłużej. Co on ma? On ma lodowego maga. No ja się go nie boję akurat. Magia natury w większości. No to jak będą jakieś błyskawice, trochę groźniej będzie. Akurat, ale no zobaczymy. Co on tam będzie wolał kastować. A właśnie! Ja wgrałem nowego patcha wczoraj. Wczoraj. Już wiecie, kiedy to nagrywam. 11 lipca to nagrywam, 10 lipca po północy w sumie, czyli teoretycznie już 11 lipca tak naprawdę wgrałem nowego patcha i teraz są zmiany w katapultach przecież. To jak ja będę chciał teraz grać elfami, to co ja zrobię, biedny? Kurwa. Co my zrobiliśmy elfom? Oj, 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 oj. Agresja, piwo, berserk, idźcie tam bawić się. Dobra. Wy tu możecie zostać, bronić. Okej. Okay. A, już jestem na limicie. Dobra, mamy dużo pracowników, których za chwilkę sobie wykorzystamy masowo do budowania albo do wsadzania do jakiejś kopalni, na przykład do tej. Ale budowanie też. Raz, dwa. Tutaj jakieś raz, dwa. I tutaj jakieś raz, dwa. Bafiki się zgadzają. Baw się robi. Te pięć. Baw się teraz się robi dopiero. Tu jest git. Tego nie potrzebuję. Przejąć i lecisz questa oddać, bo pewnie już możesz. No dawaj, olbrzymku. No come on, śmiało. Przywal jej. Nie, uciekaj. Dobra. A tu się zielony buduje w ogóle, trzeba go zabić. Czaję bazę. W końcu krychę zacznę spalać. Tamte bazyliki już niepotrzebne w tamtym miejscu. Proszę to zabić, zniszczyć. Wytegesować mi stąd. A, zniszczyłem już tego. Niebieskiego. Ojejku, jeden atak zberkowanych tych. Znaczy, no dobra, niby easy.
Chcę tak stanąć, żeby nie sięgać tego. Tego budynku. Dobra, zniszczyli. Już mniejsza o to. Dobra, idźcie na awanturę. Wszyscy. Awantura. Więcej aren. Tutaj więcej tych minosków. Jeszcze więcej aren. Może po Spirit Starteka pójdziemy? No, będziemy mogli pójść. Będzie się jak najbardziej dało. Ciebie mógłbym tam do questa. Teraz gdzie jest jego bohater? Iście tam. Na bardzo szybkiej może. A was już nie chciałem robić w ogóle. 1000 metalu za co? Za takie coś. Okay. To wypełnijcie. Przejmijmy sobie kamienia. Przejmijmy sobie kamienia i krychy, metal. Tutaj w sumie wszystko. Z tym, o, poziomka. Dobra, bierzemy inteligencję dalej. I merchanta dalej. I mamy już 100% na pierwszy poziom. Na drugi poziom tylko 51%, ale to już jest ok. Natomiast, no, jeszcze więcej będę potrzebował zdecydowanie tej inteligencji, żeby móc się z lodowego miecza przerzucić na miecza Ranoka. Inaczej to nie zatrybi. Rampant. Niebieski, gdzie jest bohater? Tutaj coś jest. Idź tam. Weźmy. Czekaj. 22 speeda. A ten ma tylko 14. Weźcie to, zabijcie. Toś nawet kurde Gnor pod dowodzeniem jest szybszy. Zabijcie ją. Ja do niej nie podchodzę. Bohaterem osobiście. Nie ma szans. Jest zbyt groźne. Dobra. Zabity nie ma artefaktu. Gdzie był ten artefakt, co tutaj chciałem? Gdzieś tu był artefakt. Zapauzuję, teraz nie będą mi klaskać, bo musi zniknąć trup tego wroga najpierw, więc na pauzie poszukam na spokojnie. Gdzie był ten artefakt, który miałem ogarnąć? Tutaj z questa. Gdzie on... Gdzie on jest? Gdzie on kurde jest? Tutaj leży. Dawaj go. O, są te elfickie. Daj je. No i się nie trzeba zastanowić poważnie, czy ich nie, sobie nie założyć, bo... HP stracę. I pancerz, ale odporności i speed jednego. No ten speed i odporności zachęca. Chyba założę te buty elfickie, ale spoko, są naprawdę spoko. Właśnie, bazyliszek w świcie też jest bardzo dobrym pomysłem, tak? By the way. Zapomniałem wspomnieć. Warto mieć bazyliszka w świcie, żeby od razu sobie zacząć, nawet jeżeli gracie rasą, która nie jest minotaurem i nie możecie sobie bazyliszki wziąć na start, bazyliszków, no to w świcie wtedy macie jednego bazyliszka i sobie jakieś zwierzęta w kampanii możecie znaleźć i skamienić od razu. Też dobry deal. W WB2 na przykład był taki quest, że można było wygrać na maksa wyekspionego bazyliszka. Ja go właśnie miałem w świcie, on nie był jakoś mega drogi, był skuteczny, był szybki, świetnie zabijał zwierzęta, dawał mi kamień. Grałem arcymagiem, miałem transmutację, czyli handel jakby, no więc naprawdę było super z takim bazyliszkiem. Dobra, to jest zaliczone, możemy to olać, lecimy do Irm. Defend Irm też jest replayable, ale zagramy sobie The Garb of Tiatis, czyli kolejny przedmiot zestawu Orb of Tiatis. Nie pamiętam, co dawał.
Ale sobie zobaczymy. Zagramy sobie znowu Minotaurem. Suicidal jest poziom trudności najwyższy, jaki może być. A barbarzyńcą? Okej. Okay. Dark Elves... A, barbarzyńcą sobie zagram w sumie na tego mrocznego elfa. Chociaż... Minotaurem byłoby łatwiej na mrocznego elfa. Ale niech będzie barba. Niech będzie barba. I to nie jest losowo generowana mapa. Jakaś z góry ustalona od razu będzie. Punktów nie bierzemy. Weźmy sobie bazyliszkę, weźmy sobie w razie czego ciebie. Generowania krychy nie chcemy, bierzemy to. No i bazyliszek, tutaj gramy barbarzyńcami, nie możemy wziąć bazyliszka, więc taki bazyliszek ze świty, super. Nadal tylko 3 punkty kosztuje, super sprawa. Myślę, że będzie git. Dobra, żebym ja pamiętał tę mapę Cargo Destroyers, żebym ja pamiętał tę mapę. To jest to chyba, że po bokach jest dużo tych zielonych, nie? To jest chyba to. Dobra, czyli tak. Ty weź Mungardzie mi tamto ogarnij. Ty mi ogarnij wypełnienie kopalń najlepiej. Bazyliszku. O właśnie, tam jest pierwsze kamienie do zgarnięcia. Powinieneś sobie poradzić ze wszystkimi stąd. Orka zostaw, goblin najpierw, bo goblin bije obuchem, jesteś podatny na obuch. Na sieczne masz odporność, więc no, trochę dostałeś tych krytykalów, więc wracasz się. Złoto wypełnijmy. Jeszcze jeden do kamienia. Tutaj te dwa, tutaj was, do czegoś, czego najmniej potrzebuję. Bo to, co będę najbardziej potrzebował, sobie zaraz i tak wypełnię. O kurwa. Co tu idzie? Dragon Slayer 91, kupata. Co to jest? Co to jest? Zabójstwo 13. Ferocity 19, czyli ile? Plus 57 do kombata ma od samej umiejętności. Summoning Magic. Ja Weźmy tam zombiaka jakiegoś do odwrócenia uwagi. Weźmy wszystko do odwrócenia uwagi. Cofaj. Nie, już zabili mi tego bazyliszka. Nie taki był plan. Raz, dwa, trzy, do wieży. Gdzie ten bohater? Musiał użyć tego spela, ten portal powrotny czy coś. Sobie poszedł w pie. Do bazy się teleportował. O, wrócił. Znowu? O nie, teraz tylko blink. Spoko. Cholery głupie. Nie, cofaj. Dobra, na szczęście miękka. Bohater weź wyjść z wieży. Zrobisz jakieś szkielety. O kurde, tam trzeba. Trzeba tam to zabić. To bohaterowi mi wypalił manę. Okej, okay, może być. Cofaj. Tutaj zrób tego buffa i was. Tutaj tego i psy. Więcej psów. Okej. Okay. Mun do wieży. Szkielety do obrony. Te trzy niech się robi. Poproszę to. Najpierw to. Złoto nie jest w pełni wypełnione, wypełnić. To poproszę. To sobie daruję najpierw, to też sobie w sumie daruję. Niech się robią pracownicy. Ralus.
Tam jest złoto. Spróbuję ogarnąć, potrzebuję go. No to zaczyna się budować, no to mu nie wyjdzie. A, no to już wiadomo, że ten bot będzie upośledzony przez to, że on tutaj próbuje coś budować. Już wiadomo, o co chodzi. Dobra, zombie do złota. Weźmy jeszcze ten kamień. Ty jesteś nadchórzliwym? Musisz być nadchórzliwym, jak tu jest taki groźny bohater, to koniecznie nadchórzliwym. Tam brakuje jednego, dajemy tam jednego. Was do tej krysi, was do tej krysi. W sumie ciebie to do handel. To poproszę. Te trzy teraz bym chciał już w sumie. Okej. A, tutaj w końcu nie doszedł mój pracownik, czy o co chodzi? Dobra, bo chciał. Potrzebuję kamienia więcej. Tamto by się najlepiej zdało wypełnić. Pewnie się tego nie uda za bardzo wypełnić, no ale spróbujemy. A to? A tego nie mam? What the fuck? Byłem pewny, że... A ja to chciałem wypełnić w pierwszej kolejności, ale... Ale się bot pojawił i mi to wszystko przerwało. Moje próby wypełniania. Potrzebujemy jeźdźców robić. Zamiast psów. Bo nie mamy kamienia. Spróbujcie tam. Uparcie będę próbował te kopalnie wypełnić w pierwszej kolejności, bo te mogę wypełniać bezpiecznie, a te nie. Więc jak te będę tak wypełniał, to no będę szybciej mógł korzystać z surowców z tej kopalni, jakby. Żeby bot nie mógł korzystać. Jeźdźca bierzemy. Ten jeździec musi się zająć tym. Wy tam możecie trochę powspierać. Może się nie wypieprzycie. O, możecie tutaj na przykład... Ładnie. Możecie tutaj podjechać. Wygnanie jakieś wykastował, okej. Może być. Tu się pięknie robi, tu się pięknie robi. Tutaj więcej w sumie psów. O, widzę, że z metalem też jakoś nie jest za fajnie. Ten metal by trzeba wypełnić. Spróbujemy na miksturach jakoś tam coś przyzwać i wypełnić. Tutaj znowu coś próbuję budować. Niech się sami jeźdźcy tu robią. Tutaj psy, tutaj barby. Mamy dużo krychy. No, cofnąć się. Dobra, wy tam próbujecie. Ciebie też mogę tam spróbować posłać. Jeźdźca, żeby tego snajpera i tam potencjalnie jeszcze coś może będzie do zabicia. Zobaczymy. Te cztery. Kolejny poziom handlu za chwilę. To poproszę. Więcej szkieletów tutaj. Dawaj, dasz radę.
Dobra, jest tutaj czysto. Chyba tak. Czaro. Z czaro mogą sobie barby poradzić po prostu. Ładnie. Dobra. Okej, może się uda w końcu tego bohatera jakoś zmasakrować. Ho! Się wteleportował w bazę. I ma jeszcze na tyle dużo życia, że nie chce uciekać. Dopiero teraz będzie chciał. Może się uda go zabić. Się miotał trochę, ale no nie, nie udało się zabić. Trudno. Zniszczmy mu, że mu tę wieżę w końcu. Najwyższy czas, żeby mu jednak rozdupcyć. No. O, tu jest kolejny bohater, ten zielonego. Dużo mniej groźny z tego, co widzę. Złodziej, tak? To jest? Dobrze przeczytałem? Gdzie on się kręci? On tam jest. Czy ma... Tak, tu jest napisane, że jest złodziejem. Ma sporo odporności, czyli dużo zręczności, bardzo dużo szybkości. Bije kłutymi. Magię iluzji, demolition, chaos. No, magia, odporność na magię jakaś. No, spoko. Może se być. Dobra. Wystarczy mi was. No właśnie. Tu jest zabitet. Dobra, to jedną wieżę się udało zniszczyć. Bardzo dobrze. Tutaj... Regeneracja many. Kolejne to. Kolejne. Kolejne. Jeszcze więcej tego. To. Proszę to. 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 Tu niech się robią żywiołaki. Tutaj też. Tutaj jastrzębie. Tutaj również. Tutaj limit. Tutaj... Możemy więcej psów, tutaj te 5, tutaj dochody. Was trzeba troszeczkę zredukować. To też na razie zrezygnuję i pyk. Dobra, barby. Jeźdźcy. A tego nie odkliknąłem, dobra. Tutaj zabić, zniszczyć. Dobra, i uwaga, jajcarnie. Tutaj nie. Tutaj. A, te 3 wystarczą. Dobra. Na tych ciasnych mapach jest niestety trochę za łatwo. Handel w ogóle już mam od dawna, nie korzystam, prawda? Tutaj jakaś wieża. Tutaj też jakaś wieża. Dobra. Znowu was posłać bezpośrednio w wieżę. Wy będziecie bić co chcecie, jak chcecie. Wy też tam do supportu bijecie co chcecie, jak chcecie. Więcej barbów. Tutaj jeszcze... obozik. Dajcie radę, dajcie radę. Idźcie w jedną tylko wieżę, co? Połączcie siły. Idźcie w jedno miejsce. Spróbuj tego Feniksiora. Dawać psy, zakrytować ją. Jeźdźcy, może wy spróbujecie. No kurde, nie kręćcie się, tak zabić się. No nie dadzą rady, no. Szkoda. Jest żywiołak powietrza. Kryształ się też zaczął spalać. Tutaj jednego brakuje. Wejdźcie. Te szkielety też tu już nie są potrzebne w tej wieży. Postaw tę wieżę, ziom. Podatność na wszystkie obrażenia. Feniks go strzelał z gorszego elevation. Tu są 18 odporności na żywioły. I trochę wytrzymał. Idźcie tutaj. Weź przywal temu ognikowi, co sobie wyobrażam.
Idź tu. Tutaj niech się robią graby. Tutaj bym dobudował jeszcze gniazda. Złoto na kamień, krycha na kamień. To poproszę. Dobra. Rampancik. Tobą odkryć tam wszystko, jak się da. Te buffy potrzebne. Wy tutaj. Bohater się cofa. Nie wiem, co on tam robi w ogóle. Musiałem go przez przypadek z całą armią zaznaczyć. Na szczęście nadchórzliwym jest, także nie ma znaczenia. Bohatera, bohatera. Dawać go. Dać radę, super, pięknie. Bohater zabity, artefakt jest. Do wzięcia. A, no tak, ogniem biją te wieże, to też wiołaki. To tak trochę lipnie się będą sprawować, ale możemy więcej was. I Pegazy też spoko. I więcej tego. I jeszcze więcej. I tobą bym chciał tutaj wieżę i tam wieżę. I w sumie powinno wystarczyć takie coś. Dobra, idźcie tam. Weź tego od razu Feniksa może. Tego złodzieja zabicie, ma maksymalny atak speed, widać jak nawala. Nie za mocno, nie za groźnie, czasami mu kryt wejdzie, ale... No Barby, dawać, 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 zanim psy zginą. W ostatniej chwili wam się udało go zabić, bym musiał wam mikrować. Mirkować. No może niekoniecznie tam w zasadzie to... Część jednak była trochę bardziej w tyle, więc część by trafiała, ale niewielka część. Trzeba by jednak przymikrować, zrobić tak, żeby tylko jeden czy dwóch było z przodu, reszta jednak do tyłu. Ale mógłby też szybko ich zabić. O, znowu ten... A właśnie, te buty. HP stracę co prawda, ale 22 speeda to już jest fajny speed. Przydałoby się tego speeda mieć 24 z tego powodu, że jak będę miał 24, to strzelcy wrodzy będą jeszcze gorzej mnie trafiać. Będą mieli jeszcze trudniej. Dawaj tu. To przejmij. To przejmij. Na końcu te dwie. Albo od razu te trzy weź. I później tutaj. Chwila, żeby gniazda nie przejmować. Ogarnij tak i tak. Dobra. No i pięknie, będzie GG. No, ledwo tutaj sięgnąłem to złoto. No ładnie poszło. Dobra. To co, drodzy państwo. A, takie coś. Odporność na ogień 10 i plus 3 do magii zimna. No nie, no, słabe. Coś tam dropne wezmę, sprzedam, będzie sporo warte. To powiedzmy dropne. Ale no słaby przedmiot ogólnie. Nie polecam by go nosić. Możemy wziąć znowu graba. Szkoda, że tego bazyliszka tam nie wyratowałem. Nie przypilnowałem, ale no trudno. I ten Defend Irm będzie trzeba jeszcze replayable sobie raz zaliczyć tam w kolejnym odcinku. Także drodzy państwo, na ten moment to będzie wszystko, tylko jeszcze sobie pochowamy te syfy, bo mi się nie chce cofać do żadnego kupca póki co. A dwa razy te buty dropnęły. No ale wolę jednak te, myślę, te 5 do odporności. To też fajnie w sumie, że ten pancerz, ale nie ma speeda, chyba 3 szybkości.
zamiast 20 HP spoko i tutaj nie mamy jeszcze minusu do szans rzucenia zaklęć, więc będziemy się szybciej zbliżać do wymiany tego miecza na tego. No to jest fajne. Jakby się drugie takie znalazło, to może bym nawet te 15, aż 15 pancerzy to jest tak dużo, to jest takie fajne. Tego nie będę się chyba pozbywał jednak. Jeszcze te 5% do spellcastu też spoko, bo bym chciał jednak te drugopoziomowe zaklęcia też mieć jednak ze 100% szansą w miarę możliwości. Chociaż no tam no pewnie do tego nie dojdę, nawet jak będę miał 30 inteligencji, to raczej 100% na drugopoziomowych nie uzyskam. Chociaż... No, blisko by było tak naprawdę. Mam tutaj tylko jakieś minus 5, minus 5. Tu będzie minus 20 właśnie przez ten miecz. Nie, mi się tego raczej nie uda uzyskać. No ale dobra. No co, drodzy Państwo, dziękuję bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że mi się materiał podobał. Serdecznie zapraszam do kolejnych materiałów z tej oraz innych serii na tym kanale. Ja byłem Skorą Piąty. Pozdrawiam i polecam. Na razie.